Między mną a Elviso jest mega spina i jest dosyć spory przypał, ponieważ Elviso ciągle chodzi tutaj w okolicy i mnie wyszukuje. Ja całe szczęście jestem schowany tutaj właśnie w drzewie, ale gość chce mnie wpakować do więzienia, co jest dosyć dużą beczką, bo właściwie dopiero co z niego wyszedł, więc ziomki, ja tutaj się chowam. Nie chce mi się tam iść, nie chce mi się z gościem tutaj dyskutować. Tu jest Adamusia. No nie. Eluwa! Chodź tutaj teraz, chodź! Nie, czekaj, chodź. Czekaj, Elviso, czekaj! Taki bądź odważny, taki śmieszny! Ej, ale poczekaj, taka beka, przetrzymujemy kogoś bezprawnie, bardzo śmieszne! No, Elviso, ale weź się nie spinaj! O kurde, nie spinaj! Ej, gościu, ej, co ty odwalasz, powiedz? A nie wiem. Co ty? Nie wiem, co ja odwalam. Co ty robisz? Ej, typie, stop, o kurde! Dobra. It's time to stop? It's time to stop! Boom! O kurde! Nie! Jedz! Poddasz w końcu? Jedz! Taki chojrak? Jedz! Co ty chojrak? Robisz, typie? Chojrak? Stop, Elviso, stop, nie, dobra? Okej? Okay. Zdejmuj zbroję! Raz! Dwa! Nie, to nie. Dobra, możesz strzelać! Wow! Będę strzelał! Wow! Ziomki jest trochę lipka chyba, ale... okej. Okay. Nie. Nie. Okej, dobra, drzwi są szeroko otwarte. Nie mówimy oczywiście, gdzie jesteśmy. Elviso teraz mnie nie słyszy, więc luz, ale mamy chyba chwilę, żeby stąd uciec, albo... Nie, mam plan, nie uciekamy. Robimy teraz coś, o czym by Elviso nie pomyślał. Bierzemy teraz rzeczy, wszystko, co może mi się absolutnie przydać do ucieczki. Do ucieczki może mi się przydać to jest tutaj. On tu zaraz będzie, więc ja już się tam chowam. Okej, i lawa, i dźwignia. Może w jakiś sposób to wykorzystam. Okej, dobra, wbijam na koniec, on tu zaraz będzie, ale nie przemyśli chyba tego, że schowam to, o tu, dobra, mamy to, okej, mamy to! Agent X to Gupol. Elviso! Siema, tumanie! Siema, frajerze, guptasku, ty jeden, ty taki bezbronny, bezbronieczki. Ej, czekaj, bo mi wyjaśnisz. Ja ci wyjaśnię? Tak. Ojoj, Do celi. Nie, Elviso. Spokój, dobra? Spokój. Raz, dwa, trzy. I co teraz? Nie wiem. Dobra, Elviso. Może dojdźmy do jakiegoś porozumienia, co? Porozumienie mówisz? Tak. Tak, jest! Pojedynie to ogólnie jest nieporozumienie, gościu. Oj. Elo. No, to jest trochę przypał. Wow, 45 sztukasz! Coś tam chcesz zrobić? Własną firmę otworzyć? Tak. Kompleks. Drzwi pilnie porozstawiane wszędzie. Co to będzie, gościu? Ej, Elviso, nie wchodź tu. Tu cię nikt nie zaprasza. No, ty też mnie nie zapraszał. Ale powiedz mi, czemu mnie tutaj zamykasz? O co chodzi? Bo ja teraz nagrywam odcinek otwarcie. Jesteś aresztowany z tego powodu do momentu, aż się nie odbędzie twoja rozprawa sądowa, na której zostaniesz skazany. Ale na pełnomocne więzienie. Powiedz za co? Za nieludzkie przetrzymywanie i torturowanie. Bo ziomki, ja wam chyba jeszcze nie wyjaśniłem, ale Elviso to jest taki, wiecie, taki smutny, szary człowiek, taki bezbek totalny, któremu jest smutno, że on został zatrzymany w imieniu pranka do więzienia. Więc jak ktoś by pytał, to tak, on właśnie pranki za to są mnie teraz zamknął. Pranki są na tobie, co nie Agent X? Ojej, gościu, nawet nie umiesz mnie trafić. Mógłbyś się trochę postarać, szczerze mówiąc. O! Ale ja mam cele normalnie, ty frajerze, ty jeden, ty. Wezmę sobie ten obraz. O. Nie weźmiesz go, jest mój. Nie jest twój. Dobra, więc teraz tak, tą cele trzeba oczywiście też mega przeremontować, bo jest za ładna. Ej, co ty robisz? Kwiatki trzeba mu zebrać, żeby nie miał zbyt dobrze. Super. Sam se zebrałem i co mi zrobisz? No i super, masz teraz tutaj foroburo. Kibel zabieramy. Co? Mam też to wziąć? Ręcznik mam ci wziąć? Nie ręcznik! Coś jeszcze chcesz zejść? Co? Jak ja mam teraz kubę zrobić do zlewu? A właśnie. I co, mu się zlewu mi nie zabrałeś? Okay. Co chcesz? Mogę też wziąć, spoko. No nie! O Jezu, obraz schowałeś. Okej. Okay. Ja tu sprawdzę wszystko, spokojnie. Ja cię oskubię do suchej nitki, Agent X. No dobrze, Elviso. Ej stary, jak chcesz, to mogę cię w sumie, wiesz co, z tego uwięzienia uwolnić. Jak? Spoko? Jak dobra, stań na tym bloku i ja cię po prostu przekopię, żebyś sobie poszedł w dół do kopalni, bo po tym jest kopalnia, takie jakieś tam ucieczki, więc stań teraz sobie po prostu w tym opsie. Gin, Elviso, gin. Zaś głupi czy głupi? Gin, Elviso, gin. Spłoniesz w lawie. Zatrzymaj się. Okej, to było dziwne. To było bardziej niż dziwne. Dobra, uwolnij się czy nie? Elviso. Uwolnij się czy nie?
Uwolnij. Stań na tym bloku opsa. No i co, po co? Przekopię cię w dół. No przekop, tam jest lawa. No, stań na tym bloku. Czemu tam sądzisz, że jest lawa? Aha, tak, tak się bawisz, nie. Tak. Tak nie wolno. Tak wolno. Tak nie wolno. Elis. Tak wolno. Tak nie wolno. Ej, ale czemu mnie tak przytrzymujesz? To jest niemiłe. No i widzisz, karma wraca. No i co, uciekasz już? Zamykam cię tutaj. No miłej odsiadki, frajerze. Nie, tylko mnie nie zamykaj. Siema. Będę płakał. Nie, no nie wytrzymam ze śmiechu, przecież ja jestem, to jest totalna, no nie wiem, no gościu, ja tutaj mogę sobie siedzieć, no w sensie wiesz, ja tutaj mam, o, tu nic nie mam i tu nic nie mam, nie no, ziomy, luz, ja tu będę siedział jak coś cały czas, ale, nie, gość jest dobry, on tam stoi, myśli, że tutaj co ja, zaraz będę jakąś sprawę sądową, nie wiem, co on ma w głowie, ale jeżeli uważa, że ktoś zrobi sprawę sądową o to, że ja gościa zamknąłem dla beki w więzieniu na kilka godzin, no to nie wiem, no to chyba, no nie wiem, coś może być z nim lekko nie tak, takie mam podejrzenia, ale... O, Elviso, witaj! Kto tam? Hipopotam! Ale masz ładną celę, agent, jak ci powiem. Dziękuję. Serio. Piękna. Mam nić. Nie masz nici. Mam nić! Nie masz nici. Mam nić. Nie, ej, już moja nić. Oddawaj moją nić. Twoje nici, mordo. Masz ze strzały chociaż. Nie, twoje no gościu, nici. Wiesz co, ja ci powiem tak. Ja bym cię mógł w każdej chwili rozklepać, ale jestem po prostu zbyt potężny. Ale oszczędzę nie cię. Nie, ja cię oszczędzam. Się. Mogę za to porozwalać trochę tej celi. Jak porozwalać celi? No ej, nie zabudowywuj, to jest już chamskie. Mówisz? Ja cię nie zabudowywałem. Nie? Nie. Na pewno nie? Na pewno. A może jednak, agent X? Nie. Jestem w 100% pewny. A może jednak? Nie, Elviso, ogarnij się, dobra? Okej, okay, przepraszam. No, bo ja nie byłem taki, ja byłem dobry. Tutaj... To ci teraz trochę pomniejszymy, co? Ej, Elviso, to masz to chyba za dobrze. Ja chcę spać. Jak spać? Chcę spać. Ty masz to chyba zbyt dobrze, kolego. Nie, ja chcę spać, Elviso, chcę spać. Ci ją pomniejszymy w ten sposób. Teraz postawimy ci łóżeczka, żebyś na nie kliknął respawnem. Ej, ale mogę spać? Idź spać. Nie mogę kliknąć na łóżko, za daleko jest. Idź spać. Okej. Okay. Nie mogę spać, nie ma nocy, Elviso. Idź spać. Nie ma nocy! Jeszcze raz. Nie ma nocy! Idź spać, agent X. Okej, okay. git. Okej, okay, teraz się tak zamkniemy. Dobra, Elviso, powiem ci tak. Wszystko super. Jest w porządku, super jest. Wszystko jest w porządku, nie? Tak. Myślisz, że teraz cię wyjaśni? Nie, co ty? Nawet nie myślę. Nie, ale ja myślę, że jakby ten, Elviso, wiesz, powiem ci, dlaczego pomyślisz... Ale masz przykrą celę. Elviso, no ja bym, wiesz, był za tym, żebym, wiesz, ja w ogóle wyszedł z tego więzienia. Masz to stary slime, on to ci się przyda, co nie? Mi się slime do ucieczki. Przyda? No, do ucieczki. Nie, Elviso. Albo twój stak dźwigni ci oddam. O, oddaj mi dźwignię. No. Nie, tu jest teraz załadny dzięki temu. Ale czemu tą celę tak pomniejszyłeś? Mi jest smutno. Światło też zniszcza, żebyś nie wiem, jest zbyt dobrze. Super. Nie, światła. Beczki niech będą jako dekor. Albo nie, no zabudujemy te beczki. Nie nisz mi beczek. Po co komu beczki? Nie. To nie? Nie tą beczkę, dobra? Po co komu beczki? Nie tą beczkę, Elviso. Nie tą beczkę. Po co komu beczuszki? Nie, rób tego beczce, tam mam. Nic nie mam. Zabudujemy tam też. Tam też zabudujemy. Elviso. No okej, okay. Mogę już stąd wyjść. Ej. Możesz? Okej. Okay. No mogę dzięki. Wyjść. Sayonara, frajerze! Gdzie uciekniesz? I co teraz na to? Ej, ziomki, to była chyba najlepsza ucieczka w historii milionowic. No nie wiem, ale jakby zwialiśmy właśnie gościowi. I tak, ja w tym momencie pójdę chyba do mojej willi po jakieś moje itemki, bo myślę, że to jest najlepsza opcja, żeby właśnie wziąć teraz itemki i po prostu powiedzieć mu, no wiesz co, w sumie to zostaw sobie moje itemki, ja idę ten spać. Więc to jest dobra opcja. Idziemy teraz właśnie w kierunku willi. Myślę, że to, co teraz zrobiliśmy, to jest po prostu legenda. Więc tak, wbijamy sobie teraz do willi, lecimy jak najprędzej i zbieramy właśnie tutaj itemy. Bierzemy teraz, o, mieczyk mamy jakiś taki. O kurde, nie wiedziałem, że tu tyle takich różnych drogocennych rzeczy może się znajdować. Bierzmy jakąś pierwszą, lepszą zbrojkę tam. Co nam szkodzi? Weźmiemy skill of totem nieśmiertelności i... A może strolujemy Elvisa, że się do niego oddajemy, że go przebaczamy? Ej, to jest dobre. Myślę, że to jest lepsza opcja, więc tak, zgarniam tu rzeczy na szybkości. Ja się tam zaraz po prostu znowu wracam.
Elviso! Elviso, słyszysz mnie? O! Elviso, gdzie jesteś? Ej. O, tu jesteś! Stój, 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 strzelam. Stój! Nie strzelaj, nie strzelaj! Strzelam. Poddaję się! Ręce mam z daleka od klawiatury. Nie wystrzeliwuj, proszę cię! Proszę Mogę. Cię! Elvisio, ja zmieniłem moje Elvisiu. Zdanie! Ja zmieniłem moje zdanie, już nie będę taki, już będę dobry. Wiem, że kłamiesz, bo frajer to ci kłamca. Elviso? No masz teraz ciebie... strzałę. Okej, okay. Mam strzałę. Myślisz, że ja mam tylko strzałę. Poddaj się! Lecę! Lecę na ciebie! Masz się poddać! Nawet nie dojdziesz, gościu. Nie dojdę? Mam 5 totemów. To! Jeden masz. Tak? Jeden? Znam twoje przekręty. A teraz mnie znajdź. Oddalaj się jeszcze na kawałek. A, już uciekasz, widzę znowu, a więc taki jesteś potężny. Taką zbroję sobie ogarnąłeś mocną. Okej. Ja ci nawet nie mam zamiaru szukać. Nie masz? Nie. Elviso, gdzie jesteś? Nie wiem. Okej, okay, chowamy się. Chowamy się. Uciekam, 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 uciekam na szybkości. Ale to jest dobre. Hej, gościu, może byś mnie znalazł w końcu, co? Spoko. O kur... Dobra, uciekam, uciekam. Uciekam, 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 uciekam. Agentix? Co? Agentix? Nie ma mnie tu! Mnie tu nie ma, Elviso! Agentix? Panie Agentix! Co, Elviso? No ale mnie nie możesz znaleźć? Tu jesteś? Tu znaczy gdzie? Tu! Tu? Tu, tu. Nie, mnie nie ma, nie ma. Elviso, ja uciekam. No tu jesteś, Fister, no wiesz, cię widzę. No to gdzie jestem? Tutaj jesteś. Raczej nie. Okej, okay, dobra, ziomki, słuchajcie, robimy teraz sneaky akcję. My nie mamy zamiaru tam siedzieć. Ja teraz wbijam do więzienia, ale w inny sposób. W taki, że Elviso się nie domyśli, więc... dobra. Elviso, nadal tam TNT wysadzasz? Jakie TNT? Dobrze się tam bawisz? Może? Okej, okay, dobra. To ja się czuję teraz jeszcze bezpiecznie, dzięki, dzięki, mój ziomek. W jaki sposób się czujesz bezpiecznie, gościu? Nie wiesz, ale się dowiem. To? Więc tak. Myślę, że możesz mnie szukać, śmiało. Myślę, że to jest dobry czyli pomysł. Czyli znajdź mnie, jeśli potrafisz. Oczywiście, dobra. Co, skąd to w ogóle taki efekt? Ale dobra, biegniemy, biegniemy jak najszybciej. I tak, ziomki, słuchajcie. Nie mam bladego pojęcia. Gdzie jest to bractwo szczurów? Kopiemy się już naprawdę długo. I ziomki, dobra, chyba już mogę odpuścić sobie shifta. Myślę, że Elviso mnie nadal szuka. Takie mam jakieś przeczucie wewnętrzne. Bo słyszałem jeszcze chyba TNT, czy... Elviso! To! No jak możesz mnie znaleźć, labusie? Szukam, szukam. No to labusie. Szukaj, 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 szukaj. A szukaj, a znajdziesz. Okej, okej. Okay, okay. Nic, nic. Dobra. Serio? Ale tak serio? Ej, co tu bro? Robisz? A w ja? Papę chcesz? Ja czy chcę? Śmiało, a zapraszam! Chcesz? Jasne, że a w chcę! Papę chcesz? Kto? Role się odwróciły! No siema! I... Siema, Elviso. Ty, on wyszedł z serwera! On chyba się... Ej, Elviso! Gdzie jesteś? Ty. On wyszedł z serwera i go nie ma. Autentycznie, ziomki. Nie wiem, co teraz mam powiedzieć, ale chyba takiego obrotu spraw po prostu się gość nie spodziewał i nie wytrzymał. Musimy jakoś tutaj go zwabić, nie wiem. Elviso, jesteś? No, Elviso, powiem ci tak. Jesteś tutaj, czy nie jesteś? Bo cię nie słyszę. No, stoję tutaj. No dobra, jesteś, to jesteś. I co? Co teraz chcesz mi powiedzieć? Że idę na kebaba. Idziemy razem na kebaba? No dobra, spoko. No dobra. No to do zobaczenia jutro, elo. No siema, trzymaj się, elo. Yo, miłego.